Na początku oczywiście poziom nam trochę dłużej zajmie, ponieważ no wszyscy wiemy, co ja chcę zrobić, a mianowicie zebrać pełne 100% tych komarów. I patrzcie, co tutaj powraca, ten baniak z ciekłą krwią. I co tutaj mamy przy okazji, to... O, patrzcie, kurcze pieczone. Jakieś morderstwo tu było. No, no, no. I przy okazji, poza takim cieniem ofiary, która tutaj, no już niestety, no umarło jej się, to mamy oczywiście easter eggi w postaci portretów. Na przykład mamy tutaj Moszoporka, który występuje na portretach. I ogólnie Moszopork był planowanym wrogiem i bossem w tej gierce, no ale twórcy zrezygnowali z tego i chyba nawet może i lepiej. No bo po co? Po co Moszopork by miał tutaj być? I co tu możemy teraz zrobić? Uderzmy w tę główkę. Ha, łapa się pojawi Gexa. 9 sekund. Trochę mało, no i już spieprzyłem to. Ja pierdzielę, to trzeba być mną, bez kitu. Dawaj, dawaj, dasz radę, dasz radę, dasz radę. 20, ok, czyli jeszcze 5 i będziemy mieli dodatkowy pasek zdrowia. Ogólnie, no myślę, że raczej nie jest to ciężkie w domyśleniu się. Ale ten świat, a raczej ten poziom parodiuje w ogóle te wszystkie poziomy, znaczy poziomy, te wszystkie filmy związane z Sherlockiem Holmesem, ponieważ jesteśmy teraz detektywami, którzy będą musieli rozwikłać jakąś tajemniczą zagadkę, no nie? Ale myślę, że wy się, kurcze pieczone, domyśleliście, o co chodzi. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić oczywiście. I teraz tak, po drugiej stronie mamy dosyć sporą ilość tych komarów do zebrania. Ja bym chciał bardzo zebrać tą łapę, która tutaj jest. O, można właśnie w taki oto sposób. Dokładnie tak. Okej. I w ten oto sposób, uderzając w tę statuę, wysunęły nam się schodki z biblioteczek, więc... O! Niedźwiadki, kurcze pieczone, wyszły ze swoich, kurde, platform, na których stały sobie. O, niedobrze ty, kurde, niegrzeczny niedźwiadku, co to ma znaczyć? Idź na swoje miejsce! Ja pierdzielę, no bez... Wait a second. Już jestem. Mamy tutaj, kurde, kłusownika, który... No troszeczkę przypominał Elmera Fada, ale to takiego bardziej Elmera Fada na starydach, można by powiedzieć, trochę lepszą jego wersję, takiego gigaczada Elmera, jakkolwiek to brzmi. Jesteśmy teraz na samej górze, elegancko, oczywiście na początku 100%, czyli skupiamy się teraz na zbieraniu wszystkich komarów i tam ewentualne tych wszystkich sekretów, jakie możemy zdobyć. I tyle w temacie, jak to się mówi. 35, 36. Oj, kurde, ty niedźwiadku zasrany, ty. Ja pierdzielę, no co za typ. Dobrze, że został on unicestwiony. Co tutaj teraz możemy... ja wiem, co tutaj możemy zrobić. Ha, moi drodzy, co wy myśleliście, że ja nie wiem? Za słabo mnie znacie, moi drodzy, kurcze pieczone. Patrzcie, ciekawe, co tu możemy zrobić, żeby coś ewentualnie odblokować. Niech pomyślmy. Nie ma tutaj nic takiego, ale ten portret tak podejrzanie wygląda, zwłaszcza, że tam jest twarz Gexa z Gexa 1. Więc dobra, mamy tutaj drink Dom Perignon z 98 roku, a my teraz sobie odpalimy. O, a co to za, kurde, secret? Okej, tą statuetkę mogliście sobie darować, nie było mi to potrzebne do oglądania. Więc teraz tak. Co tutaj możemy zrobić? Tu już mamy u góry wszystko oczyszczone.
stronę kuchni, bo nie masz tutaj coś jest jeszcze. Kurde, jakieś przestępstwo było kryminalne. Co za kurde pieprzony kusownik, ja pierdzielę. Nawet się tutaj musi kręcić, no bez kitu, no kurde, gościu, ogarnąłbyś się trochę. Danny? Jethro? Dobra, elegancko, elegancko, 61. Ej, co to było? Co to było? Coś ja tutaj dostrzegłem. Jakaś budowa Geksa. Czy tutaj, nie wiem, jest jakieś sugerowanie, żeby Geksa poćwiartować na części pierwsze? Tak, nie wiem, ten plakat troszeczkę tak... tak ociupinkę mi... no delikatnie przypomina to, jakby... chcieli poćwiartować Geksa na czynniki pierwsze. Na 24 łapy. I teraz... pytanie, czy ja dobrze to zapamiętałem z tym, że... że tam trzeba było 25 zebrać, żeby było to dodatkowe życie. Szkoda, że kamera ze mną nie współpracuje, bo wolałbym, żeby współpracowała ze mną. Czyli chyba wszystko zebrałem stąd. There's nothing better than a good dental in the morning. Na to wygląda, że tam wszystko zebrałem, bo myślałem, że jakiegoś komara ominąłem. A tu się zaraz okaże, że faktycznie tam komar był i wtedy będzie dopiero problem. Znaczy nie będzie, bo będę wiedział, gdzie wrócić. I teraz musimy lecieć przez ten labirynt. Kusowniku, ty, zasrany ty. Znowu następny. Kurde, naprawdę wam się nudzi, chłopaki. Garnęlibyście sobie jakieś inne zajęcie. Rozumiem, że Gekon to jest, nie wiem, jakiś taki wyjątek, ale są inne rzeczy, inne zainteresowania, które moglibyście sobie, nie wiem, jakieś, no nabyć. Zupełnie inne te zainteresowania, no nie? O, i tutaj nam się secret odblokował, gdzie jest łapka. I przy okazji będziemy mogli się w Drakule zmienić i zrobić misję, którą mógłbym teraz zrobić i my ją zrobimy. Więc nie będziemy szli na koniec tego labiryntu, żeby zebrać tego pilota, tylko zrobimy zupełnie inną misję, którą mógłbym zrobić za chwilę po zrobieniu tej misji, ale wolę ją zrobić teraz. Bo czemu by nie? Skoro już mamy to odblokowane, to po co potem wracać niepotrzebnie przez ten labirynt? Po co sobie utrudnić, skoro można ułatwić sobie życie? No i mamy dodatkowe życie, elegancko. Piąty pasek zdrowia. I teraz moglibyśmy skończyć poziom, a my tego nie zrobimy, bo i po co? Czyli wygląda na to, że ostatni komar był w tamtym miejscu. Oh yeah. Fajnie. Teraz w ogóle wyjdźmy z tego labiryntu jakoś. O. No, w sumie dało się. Można? Można. O, tu nawet widzę, że jest ten komar. To było easy. Dobra, idziemy teraz sobie tutaj, dokładnie, tak? Jesteśmy teraz Geksem Drakulą. Elegancko. Więc teraz dostańmy się, kurcze pieczone, nie tutaj. A może tutaj? W sumie trochę tutaj można by powiedzieć. Tak.
dokładnie, tak? Dokładnie. I zamiast zrobić tamtej misji, którą powinniśmy zrobić, czyli pójść na koniec labiryntu, to pójdziemy sobie tutaj. O! Tu życie jest schowane? Nawet dwa życia, ej, ja tego nie wiedziałem, że tutaj dwa życia są schowane. Człowiek się nowych rzeczy dowiaduje, jeżeli chodzi o tego Geksa. Bardzo fajnie, to mi się podoba. Well, Sherlock, you found a good use for that magnifying glass. Thank you, my dear extra. Now, what say you and I solve the case of the lovesick lizard? Not a chance, cutie. But hang on to that lens, just in case you run into any lady geckos. Tia, to nieźle, kurde. Ja tutaj próbuję ratować ci dupę, a ty jeszcze narzekasz? Ho, ho! Pani kochano! Pani Agent Extra, mogę równie dobrze ciebie mieć wywalone jajca, no nie? Dobra, lecimy z koksem. Zatem mamy tutaj teraz następną misję, którą zrobiłem jako pierwszą. No ale, poka. With my trusty magnifying glass, I can spend the entire day burning ants. I dla odmiany zrobimy teraz zupełnie inną misję, czyli pokazałem pokazówkę z drugiej misji, a teraz zrobimy sobie trzecią misję. A czemu by nie? Sir, try standing on the magnifying glass icon and looking around you. Sir, try standing on the magnifying glass icon and looking around you. A trzecia misja polega na tym, że musimy zrobić trzy minigierki w taki sposób. Czyli po prostu jak jest lupa na podłodze, to musimy spojrzeć w przedmiot, który jest u góry, no nie? I ten oto sposób muszę unicestwić. To są, kurde, jakieś karaluchy. Co to, kurde, jest? Szczerze, nawet nie mam pojęcia, co to dokładnie jest. Ale musimy ich 10 unicestwić. Tam są jakieś monitory. Poszedłbym do nich, ale nie, nie wiem, czy mi się chce. No tam można łatwo się spierdzielić w dół. A tu będziemy mieli przy okazji bonusowy żetonik. No to jest chyba nawet lepsza, nawet trochę nagroda. Dokładnie tak. Więc teraz, skoro mamy jedną minigierkę zrobioną, to czas zrobić drugą minigierkę. A druga minigierka jest właśnie tutaj. Teraz lecimy do umywalki. Będziemy musieli robić podwodny poziom. No i przy okazji sobie łapkę zbierzemy, a czemu by nie, why not? Granny? Jethro? Uncle Jed? O, mogę nie zdążyć. No ja nie zdążę, nie ma nawet takiej opcji, że ja zdążę. No właśnie, kurde. Ajajajajajajajajaj. A było tak dobrze. Chociaż na PSP też miałem z tym problem. Na PSP też miałem z tym problem, to mogę powiedzieć tutaj z ręką na sercu. No teraz też mamy o wiele więcej czasu niż powinniśmy. No!
To było pięknie zrobione teraz. To było, kurczę, ładnie zrobione. Do trzech razy sztuka, jak to się mówi. To co nam jeszcze zostało? A, wiem, co nam zostało. No tak, zapomniałbym. Tam u góry jest jeszcze przecież. Pamiętacie, może był taki... był taki stół bilardowy. Ja na to wcześniej uwagi nie zwróciłem, ale... był taki stół bilardowy. Swoją drogą, dawno w bilarda nie grałem. I tam była też lupa, dzięki której moglibyśmy dostać się, jakby to można powiedzieć, do ostatniej minigierki. Trzeciej i zarazem ostatniej, no nie? O właśnie, teraz będziemy musieli tam polecieć. Dokładnie tak. Dokładnie tak, jesteśmy na miejscu. To nieźle, kurde, niedźwiedź chciał mnie unicestwić. Niezły typ z niego. I teraz musimy wszystkie kule do bilardu pocisnąć. I tak też zrobimy. Nie mamy z głowy. I możemy sobie zebrać bonusowy żetonik. Ale w jednej z dziur były właśnie ten. Była jedna łapka schowana Gexa. Ja za chwilę ją poszukam, bo pamiętam, bo robiłem sobie research akurat. I przy okazji sobie przypomniałem na podstawie moich tam starych live'ów. Bo z tego co pamiętam, na moich live'ach zebrałem tą łapkę akurat. Tak więc... dobra, jeszcze raz. Teraz szukamy łapki. Już nic nas nie interesuje. Gdzie ta łapa była? Tu nie było. Tu też nie było. Tu też nie było. Tu też nie było, więc tu musi być. A jak nie tu, to tutaj. Aha! Była! Widziałem ją. Wy też ją widzieliście. Na bank. Dobra, zebrane. 4 łapki Gexa mamy zebrane, więc kolejne 25 to będzie kolejny pasek zdrowia. I myk! Trzeci pilocik z Mystery TV mamy zdobyty. Nie zrobiony, tylko zdobyty. Wracamy sobie do Mission Control i ostatnia misja, no to będzie najprostsza misja, dlatego że trzeba będzie dostać się na koniec labiryntu. A wy już znacie, jak wygląda ten labirynt, więc nie będę po prostu przedłużał i widzimy się na samym końcu, bo już tam nawet przechodziliśmy obok tego pilota. Jedna rzecz mi się nie podoba, go to map. Ponieważ chcę wam pokazać jedną rzecz, a tego nie zrobiłem. A mianowicie, jak wyglądała misja, pokazówka do misji trzeciej. Właśnie, to trzeba pokazać, żeby let's play był w 100% dokładny, w 100% dokładny, no. A tak się prezentuje cutscenka do trzecia pokazówka. No, i elegancko. Nara! Zrobiliśmy, co trzeba było zrobić. 4x4 pilociki. Elegancko. Jestem z siebie zadowolony. Więc w ten oto sposób udało nam się ukończyć wszystkie poziomy na Mission Control, ponieważ to są jedyne 2 poziomy, które można zrobić, nie licząc oczywiście tych bonusowo-sekretowych. Więc tak na dobrą sprawę możemy już opuścić tę część Mission Control i pójść do tej właściwej części, czyli teraz możemy iść do naszego pierwszego oficjalnego świata pod nazwą Lake Flaccid. Przepraszam, nie Lake Flaccid, tylko Lake Flaccid. Ja przynajmniej tak na to mówię, Lake Flaccid. O, dokładnie tak. Ale tutaj będziemy sobie kończyli naszą sesyjkę. Dokładnie tak.
Więc to jest nasz oficjalnie pierwszy świat. Jeżeli chodzi o stuprocentowanie świata, to zrobimy sobie to na początku drugiej sesji albo pod koniec drugiej sesji. W każdym razie na pewno sobie zrobimy 100% i zbierzemy sobie tutaj wszystko. Aczkolwiek zrobimy to tylko raz, ponieważ później te komary na nowo się respawnią, a nie chcę tego robić po 10 tysięcy razy. No, tutaj nawet widzicie, mogłem sobie zebrać już komary z tego. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o Geksie Trójce Deep Cover Gecko, czy ktoś z was ma jakieś fajne, bądź też i niefajne wspomnienia z Geksem Trójką. Koniecznie piszcie w sekcji komentarzy. To by było na tyle, ja się z wami żegnam. To był pomidorowy.pl, to byliście wy, czyli widzowie. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostane w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż tam informuję was o odcinkach, jeżeli YouTube wam nie da powiadomienia, a grupa na Facebooku i na Discord to jest miejsce, gdzie się wszyscy zrzeszamy, to jest zrzeszenie wszystkich moich tutaj widzów. Integrujemy się ze sobą, ja was informuję o odcinkach lub o tym, co się u mnie dzieje i tak dalej, tak więc to by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i ja to nagrywałem 7 czerwca o godzinie teraz 10:55. Na razie i cześć.